ubieramy się w fartuchy. Mamy tutaj przygotowane 7 stanowisk pracy. Dobierzcie się parami bądź w trójkach. Dzisiejszym tematem lekcji będzie sporządzanie roztworów o określonym stężeniu procentowym lub molowym. Co musimy zrobić? To obliczyć masę substancji, która jest potrzebna do przygotowania danego roztworu. Wszystkie informacje będziecie mieć w kartach pracy. Drugim krokiem jest odważenie określonej masy substancji na wadze laboratoryjnej. X jest równy 9 gramów. To jest masa substancji, którą trzeba wprowadzić dokładnie do kolb. Kolejnym krokiem jest przeniesienie odważonej substancji do kolby miarowej. Precyzyjny jest krok 5. Należy dopełnić rozpuszczalnikiem do poziomu szlifu i mieszamy dokładnie. Przygotowanym roztworem jest roztwór o określonym stężeniu molowym. Ćwiczenie drugie. Należy przygotować 5-procentowy roztwór NaCl. Musimy obliczyć masę substancji, jak i rozpuszczalnika. Po drugie, musimy odważyć te ilości. Tutaj możemy wziąć dowolne naczynie laboratoryjne. Doświadczenie trzecie i czwarte wykonacie w domu teoretycznie, wypisując wszystkie kroki, które należy wykonać, aby przygotować zadany w doświadczeniu roztwór. Dziękuję za uwagę.